Jak połączyć ekologiczne źródło energii z klasycznym kominkiem na drewno, który wprowadza ciepłą i przytulną atmosferę w domu jednorodzinnym? Aby się tego dowiedzieć, odwiedzamy Skawinę pod Krakowem, gdzie znajduje się nowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych z instalacją pompy ciepła oraz klimatycznym kominkiem na drewno. Źródłem ciepła jest pompa ciepła marki Weiland, geotermalna, VWF 117x4 o mocy 11 kW. Pompa daje nam energię na potrzeby ogrzewania budynku. W budynku jest zainstalowane ogrzewanie płaszczyznowe. Urządzenie dostarcza nam energię, w tym konkretnym przypadku na bufor. Zaletą wykorzystania bufora Allstor marki Weiland jest fakt, że nie gromadzimy zupełnie ciepłej wody użytkowej. Za tę część podgrzewania odpowiada wymiennik, który jest montowany na buforze. Woda w czasie przepływu przez wymiennik zostaje podgrzana do odpowiedniej temperatury i użytkownicy mogą z tej wody korzystać. Inwestor wybrał pompę ciepła ze względu na niski koszt eksploatacji, ale i walkę ze smogiem. Pompa ciepła nie zawiera dużo miejsca i nie wymaga obsługi. Wybrałem pompę ciepła nie tylko ze względu na rachunki, tylko również ze względu na walkę ze smogiem. Pompa ciepła wyposażona jest w moduł chłodzenia pasywnego, dlatego w ciepłe letnie dni użytkownicy mogą cieszyć się komfortową temperaturą w domu. Chłodzenie pasywne sprawia, że mamy bardzo niski koszt wydobycia chłodu. W zasadzie obsługuje nam tylko i wyłącznie pompę dolnego źródła, gdzie to jest moc około 40 W przy pełnej pracy pompy ciepła. Najniższym możliwym kosztem schładzamy budynek. W tym przypadku wprowadzamy chłód produkowany w dolnym źródle na bezpośrednie na ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe dla całego budynku. Inwestorowi zależało również na stworzeniu przyjemnej domowej atmosfery, którą zapewnia kominek na drewno. Dodatkowym źródłem ciepła, które uzupełnia całą instalację, jest kominek z płaszczem wodnym. Odzyskujemy maksymalną moc energii, która jest przesyłana z płaszcza wodnego do bufora. Czyli w momencie, kiedy inwestor dla rekreacji rozpala kominek, cała energia nie idzie w komin, tylko jest przekazywana do bufora i generujemy całą energię, która jest później rozbierana na potrzeby ogrzewania budynku, jak również wody użytkowej. W całym tym układzie hydraulicznym moduł znajduje się tuż za nami. Niewielkich gabarytów, nie ma tam żadnych pomp dodatkowych. Całą pracę wykonuje pompa obiegowa dolnego źródła, która jest zamontowana pompie ciepła. Aby instalacja działała poprawnie, wszelkie techniczne aspekty należy uzgodnić z firmą instalacyjną już na etapie projektowania.